Witam wszystkich. Tym razem będziemy mówić nie o teorii, a o liczbach. Podsumujemy sobie moje działania, ale również mam nadzieję, że Wasze działania, jakie miały miejsce na sieci Optymizm z naszym Zenem. Również powiemy o sieci Base, Zen na Base. I przypomnimy sobie oraz podsumujemy sobie nasze tutaj wszystkie analizy, jakie miały miejsce. Ja pierwszy film o Zenie nagrywałem 10 miesięcy temu. Zen na sieci Optymizm, najlepszy łańcuch, akumulujemy OP Zen na przyszłość. Również wtedy zacząłem minty, jak tutaj widzicie w miniaturce. I mintowaliśmy sobie, zaraz zobaczymy na jakim AMP, tylko tutaj ściszę, żeby nam nie przeszkadzać. Wtedy było AMP 268, czyli było to 20, no 32 dni po starcie sieci. Ja tutaj robiłem minty, widzimy, miałem minty na 419 milionów OPZena. Również mówiłem tutaj, o, jest moja tabelka z moimi adresami, jakie wtedy robiłem, jest do klaimowania. ile tego było i w ogóle, no ja tego dość dużo tutaj jeszcze namintowałem od tego czasu, bo to jest tutaj ta tabelka. Tutaj sobie wszystko odbieram od praktycznie grudnia w zeszłego roku. Na bieżąco. Tutaj gaz był zbyt wysoki, kilka dolarów, ale to już omawiałem na innym filmie, tak? Kilka dolarów za mint trzeba było płacić, a w puli było tylko 160 milionów, więc sobie to darowałem. Ostatnio jeszcze odbierałem 2 dni temu, 3 dni temu, tak? Tutaj pod koniec sierpnia również odbierałem. I sobie porównamy, tak? Czy to się opłacało, czy to się może nie opłacało. Kto tutaj mnie słuchał i bardzo uważnie analizował to, o, proszę zobaczyć. Na przykład taki Tomek, dziękuję za nagranie. Troszkę zaspałem, ale jeszcze nie całkiem za późno. No, nie całkiem za późno było, tak? 7 miesięcy temu to nie było za późno. Tomasz mógł sobie jeszcze sporo namintować. Również tutaj Radek, oglądam twój drugi dotyczący tego, co robi Jack. Od strony technicznej super. Czuję, że to będzie coś wielkiego. Na YouTubie promuję go dziś jakieś trzy osoby: Mini Krypto, Xgrosz, Mental Game. Pozdrawiamy. Każdy z nich wiele wnosi. Ty dajesz coś wartościowego. Bardzo mi miło. Zaciekawiłem. Mam nadzieję, że te wszystkie osoby, które wtedy super robota, dzięki za filmy, ułatwiły poruszanie się w ekosystemie. How much do you expect will be supply? Tutaj wiele osób, mam nadzieję, że skorzystało z tego filmu. No niestety dla tych, co nie skorzystali, to mam smutną wiadomość, że już te minty nie są aktualne, tak? Już nie można robić tych mintów, ponieważ AMP mamy jeden. Można robić te minty, oczywiście. Można robić te minty, ale zaraz Wam pokażę, jak te minty aktualnie wyglądają. No jest to moim zdaniem już nieopłacalne, chyba że ktoś tak wierzy w OP Zena, że będzie robił sobie za 2 centy plus claiming, który nie wiadomo ile będzie kosztował, a pula tych Zenów będzie, widzimy, 1 500 000 tylko sztuk i jeszcze do czekania 450 dni, tak? Czyli w grudniu 2025 dostaniemy 1 000 000 sztuk Zena. Czy to się opłaca? Dla mnie kompletnie nie. Ja bym wolał kupić sobie już z rynku, tak, te tokeny. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj skorzystali z tego filmu. Pozdrawiam wszystkich komentujących pół roku temu, ponad 10 miesięcy temu. Mam nadzieję, że tutaj Radek, Tomek, krypto nieznajomy, Przemysław, Try Kill Me. Mam nadzieję, że wszyscy pomintowali sobie i teraz odbierają z dużymi, dużymi profitami. To ja Piotrek mi pisał ostatnio na Telegramie. Pozdrawiam serdecznie. Też, że namintował troszkę i uzbierał. Także tutaj to był ten filmik. To był pierwszy filmik o OPZenie. Oczywiście na grupie naszej na Telegramie. Kryptopasjonaci, na którą serdecznie zapraszam. No,
dzieje się tutaj może niewiele, ale ludzie cały czas wymieniają się swoimi poglądami na temat Zena i nie tylko, są też również inne tokeny, ale głównie poruszamy się tutaj w ekosystemie Zen. Kolejny materiał, jaki miał miejsce, to odnośnie OP Zen. To było na sieci Ethereum. O, dlaczego OP Zen ma szansę na 100 000 X? 7 miesięcy temu również materiał był na YouTubie. 7 miesięcy temu, także można było jeszcze mintować i to całkiem tanio poziomów, tak? Czyli tak jakby mamy tutaj uklepane, tak również taki dołek, Bartek można tutaj powiedzieć. Napisał, że interesujący film, to już tak, była bardzo cena ciekawy nawet film, 0, super materiał, 2, tak? To już było trochę tego OPZ mam do odbioru, ale tanio nie sprzedam, dzięki kolego, dość tanio. Super, pozdrawiam teraz wszystkich. Teraz spójrzmy sobie na jeszcze można wykorzystać moment, jak ktoś zaspał, tak, znowu kluczej. Tomek, tak? To jest właśnie znowu Optimus Tomek, super materiał. Scan, tak? I tutaj to już jest eksperymentalnie zobaczyć, mały projekt. No mały to jest projekt, kontrakt, ale czyli jakaś pula płynności. Ale zobaczymy, nie? Co to z tego chyba będzie. Też jakiś kontrakt jest, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale dam w każdym razie, jakbyśmy liczyli od tego trzeciego, czy nawet drugiego, no to nie także jest tak to jakaś wygląda. Tu był kolejny materiał. To jest no i dobra, może przejdziemy sobie. I tu znowu, jedno, tak, mówiłem dlaczego. Tak, dlaczego warto. Będzie L2 to gorący trend. Były poruszane również inne aspekty, tak, duży ruch, mały gaz, tak, różny, to wtedy było AMP 160 bodajże, tak, AMP 300, tak, co to znaczy, tutaj wszystko tłumaczyłem, tak, aukcje, tak, że będą palenie, że tu jest niska podaż i tak dalej, wszystko tłumaczyłem. Potem jeszcze jakieś tam były OP Zen Store of Value, tak, było tutaj kilka jeszcze materiałów odnośnie OPZena. No i przejdźmy sobie do naszego podsumowania bieżącego na temat OPZena. Cena po ostatnim newsie, chociaż moim zdaniem to nie był aż taki jakiś gorący news, materiał, który ostatnio wstawiłem dzisiaj, tutaj tłumaczyłem, że Jack Levin dał informację odnośnie tego połączenia walleta Solany z EVM-em, tak, że to jest krok milowy do sieci X1, tak, tutaj, no i potem już ludzie się zainteresowali bardziej tematem i pokupowali troszkę tych wszystkich zenów na tej sieci. Moim zdaniem to jest jeszcze nic, tak, to jest dopiero początek. Oczywiście tutaj mogą zrzucać cały czas ludzie te tokeny, jak tutaj na przykład zrzucają, tak, $200, $700 ktoś zrzucił, cały czas ktoś zrzuca, bo te odbiory, kto robił te minty, to wie, że jest na dużym plusie, zaraz sobie powiemy na jakim plusie, także tak to wygląda, jest całkiem przyjemnie tutaj się na to patrzy, cena wzrosła o jakieś 100%, nawet od dołka wzrosła jakieś no może 200 ponad procent, a my się nie poddajemy, cały czas trzymamy, ja tutaj mówię, że cały czas stejkuję 722 miliardy, dodać 31, czeka jeszcze, żeby uzupełnić te 722, no dobra, nie będziemy tutaj dłużej mówić o tych statystykach, przejdźmy do konkretów, tak, dzisiaj mamy 9 września. Ilość zakumulowana, czyli płynnych tokenów mamy 31 miliardów, dodać 722 miliardy, to będzie 754 miliardy. Wartość liquid w dolarach to jest tutaj 15,9. Ta cena, tak. Oczywiście ja rozumiem, może być teraz jakiś adres, który spuści $2000 i cena spadnie minus 30%. Ja to rozumiem, tak. Ja się skupiam głównie tutaj długoterminowo, jak w każdym materiale mówię, że OP Zena trzymam długoterminowo, Zena na Ethereum trzymam długoterminowo oraz Zena na Base trzymam długoterminowo. Reszta sieci niezbyt mnie interesuje, ale zawsze również analizuję, patrzę co tam się dzieje. Głównie te trzy sieci. No jeszcze Pulse Chain może, tak? Jak Pulse Chain, jak tam Richard zasili ten Pulse Chain tymi Ethereum, które ma tam nagromadzone z
tych poświęceń, to na pewno jeszcze ten Pi Zen na pewno również da popalić, tak? Na pewno będą duże wzrosty wraz z tymi aukcjami, z tym wszystkim. Ale ja głównie skupiam się na tych trzech chainach. Na Ethereum akumuluję spot, tak? Mintuję przy niskim gazie. Nawet mogę tutaj pokazać, jaki ostatnio miałem mint. Tutaj mój profil na Twitterze. Jak ktoś ma ochotę, to może zaobserwować. I ja tutaj zrobiłem ostatnio za $29 minta, tak? Także przy GUEI 0,54. Także naprawdę tutaj no, na niskich, niskich poziomach udało mi się zrobić tego minta i czekam na 2025 rok, na Wigilię, przed Wigilią chyba będę to odbierał i również nagram film, jak to się ma, jeśli chodzi o zyski lub straty, zobaczymy, jaki będzie gaz wtedy. Po prostu nagram taki sam odcinek jak z tymi OPZenami, tak? Dobrze. Także mamy tutaj wartość liquid 11, prawie 12 tysięcy dolarów. Jak tutaj wpiszemy tą trójkę do końca, to pewnie będzie 12. Ilość w mintach jeszcze jaka pozostała? Pozostało nam 1,5 tryliona, czyli biliona, tak? Na nasze chyba sztuk. Zaraz sobie zobaczymy. Tutaj widzimy, że ilość NFT jest 13 tysięcy, łączna pula jest 2,4 bodajże, bo te tokeny też cały czas rosną, tak? Jakbym teraz wpisał sobie na przykład ten adres, to by tu nie było w puli 270, a pewnie 300 już, bo to wszystko jeszcze się nabija cały czas, z każdym mintem się nabija, także tak to wygląda. I zostało nam jeszcze tyle. Wartość mintów jest obecnie na poziomie 25 tysięcy dolarów. Oczywiście po tej cenie, tak? To wiem, że to jest wszystko spekulacja, iluzja, tak? Może to w każdej chwili być spuszczone i tak dalej. Ja po prostu kieruję się głównie liczbami, matematyką, logiką, tak? Jak jest w chwili obecnej? A w chwili obecnej jest 25 tysięcy dolarów ponad. Koszty dotychczasowe, jakie poniosłem za minty i odbiory tych tutaj tokenów, tak, to jest 6325, czyli łącznie minty, czyli to wszystko, co wymintowałem na przestrzeni tych miesięcy wszystkich, gdzie nagrywałem te filmy, plus koszty claimu do chwili obecnej, tak, to są koszty dotychczasowe wszystkie. 6325 dolarów i aktualny bilans, widzimy, że już teraz sam spot, czyli tylko to, co odebrałem, już nie licząc nawet tego, tych 25 tysięcy, daje mi na plusie 5700 dolarów i to jest sam spot, tak? A bilans całkowity minty plus spot, odjąć koszty, tak jak widzimy tutaj, tak? E8, czyli tutaj wartość mintów, plus C8, czyli wartość płynnych, tak? Czyli to plus to, to jest 37 tysięcy. Odjąć koszty, tak? 6300, to wychodzi nam 31 tysięcy łącznie na plusie dolarów. I kto tu mówi, że na Zenie nie można zarobić, tak? Jak ktoś myśli z głową i wie, jak to się robi, tak, że trzeba korzystać tam, gdzie jest najmniejsza podaż, jest to AMP najniższe. I jeszcze zobaczcie, ile tutaj mamy holderów, tak, ostatnio na tej naszej grupie, tutaj mamy Zen Holders statystyki. Proszę tutaj zerknąć, na Ethereum mamy 176 tysięcy adresów, Binance Smart Chain 136, Polygon 160 tysięcy, Avalanche 27, Ethereum, Proof of Work, Moonbeam, Phantom, Dogecoin, OKX Chain, Pulse Chain i Optimist z Base'em mają tylko 4000 holderów. 4000 holderów, tak? Co to znaczy? To znaczy tylko i wyłącznie to, że tu mało osób w ogóle ma duże jeszcze torby, tak? Mało osób namintowało na górkach, skupiło na górkach. Mało osób po prostu jest zdolna do tego, żeby spuszczać swoje bagi tutaj po prostu. No i oczywiście płynność też jest niska.
Czyli wiąże się to z tym też, że ci, którzy mają duże bagi, to nie będą spuszczać, tak? No bo jak spuszczą sobie kilkadziesiąt procent swoich tokenów, to finalnie sprzedadzą tutaj za kilkadziesiąt procent taniej te swoje tokeny, a zaraz przecież startuje sieć, zaraz startują palenia i inne rzeczy, tak? Będą może zeny potrzebne również do pól płynności na sieci X1, do jakichś tam stakingów dodatkowych, do jakichś innych użyteczności, może do jakichś launchpadów, które będą się uruchamiały na tej sieci X1, może trzeba będzie palić zeny do tego, tak? Może jeszcze się jakieś nowe protokoły uruchomią na sieci Ethereum lub na sieci Optimism. A właśnie, 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 co do tych protokołów, to tutaj mamy taki ksec chyba, coś takiego to się nazywa, nie, momencik, following, o, cen, proszę, proszę bardzo, cen, jest taki cen sobie i co ten cen tutaj mówi nam? Cen nam mówi, że czas pokazać swoją miłość do ekosystemu Xen, a w szczególności do tokena OPXen. Aby uczcić uruchomienia tokena OPCen, zaprojektowaliśmy odznakę OPCen na Zora, używając tokena OPZen do wybicia oznaki OPCen. Wszystkie opłaty pobrane z tokena OPZen zostaną spalone po zakończeniu kampanii. Już jest jedna użyteczność. Kolejna. W ogóle co to jest? Tak? To jest taki protokół, który będzie nam palić OPZeny. Póki co jest to jeden, a może za pół roku będzie 10, a może 20, a może 50, a może na sieci X1 będą protokoły, które będą palić OPZena, a może CBZena, a może Zena na Ethereum. Gdzie tu była ta informacja? O kurczę, niedawno tu była, że właśnie odpalają OPZena. September, to chyba było dalej. O, proszę bardzo. Projektujemy token o nazwie OPZen na sieci Optimism. Ten token będzie w pełni obsługiwał token OPZen, dodając płynność i spalając go. Spalanie tokenów OPZen będzie w pełni automatyczne i trwale dzięki funkcji podatków od transakcji. Użytkownicy mogą zobaczyć wszystkie szczegółowe informacje tutaj. No to wyjdziemy sobie. Ja tutaj nie będę wszystkiego omawiał. Jak ktoś chce, to niech sobie zobaczy. Jak działa ten token, czym jest ta odznaka, jak to spala, jaka jest tokenomia tego tokena. Tutaj jest procentowo też rozpisane, tak, co się dzieje z płynnością, jakieś rezerwy, 50% do community, tokenomia cała tego, jak ta podaż będzie spalana i tak dalej, i tak dalej. Tak to tutaj wygląda. Także może być różnie jeszcze, tak? To póki co to jest na chwilę obecną, tak? Ta podaż, jak ktoś mówi, że na przykład tu jest mało podaży, czy ta podaż zaraz będzie, zaraz pewnie wywali tutaj tą podaż. Póki już mamy 35, zaraz pewnie będzie 200 albo 100. Ale długoterminowo, kto wie, tak? Zaraz tutaj będzie palone, zaraz może powstać nowy protokół jak DBZen. Ja generalnie nic tutaj nie... Ja nie jestem pesymistą, że tak powiem, tak? Ja zawsze tutaj patrzę długoterminowo z pełnym optymizmem na to wszystko i widzimy, że jak ktoś tutaj mintował razem ze mną i trzymał razem ze mną na stakingu, no to widzi, tak, rezultat, jak to powinno wyglądać, tak? Można powiedzieć, że teraz w tym momencie już no, to ROI jest na... Ja tutaj również pisałem na grupie Zen, jak ja pisałem, chyba ROI napisałem. O, kolejne sztuki odebrane, ilość 100 sztuk, koszt mint plus climb $45 łącznie za to wszystko, wartość 435, czyli mint tutaj wyniósł w sumie jakieś tam 43, tak, centy, a 2 dolary, $43, przepraszam, a 2 dolary wyniósł mnie odbiór. Wartość tego wszystkiego z $437 była, tak, i ROI około 900%. 900%, tak? 900% na opisanie w tym momencie. Także jak widać, cierpliwość popłaca, a moim zdaniem to jest dopiero początek, tak? To jest dopiero początek i można naprawdę, jak się jest od samego początku w danym ekosystemie, wie co się robi, i jest się cierpliwym i przekonanym swego, tak,
to naprawdę można osiągnąć naprawdę bardzo, bardzo ogromne rezultaty. Wystarczy, że tutaj mi od tej ceny zrobi jeszcze z 50x, no to ja po prostu mogę już nic nie nagrywać, tak? Mogę po prostu, tylko jeszcze płynność, wiadomo, płynność brakuje jeszcze, tak? Bo brakuje płynności, brakuje tego, tamtego, zaraz ktoś będzie mówił, tak? Że o, gdzie to sprzedasz, tak? Przecież to zanim ty to sprzedasz, ojeny. Spokojnie, spokojnie, ja tutaj mogę połowę sobie spalić, sobie trzymasz na stakingu, tak? I pasywkę sobie, odnośnie pasywki, tak? Zaraz wam powiem, jaka tu jest pasywka. Tu jakbym chciał jeszcze to zastejkować na 7 dni, to jest 103 miliony, tak, dodać to będzie gdzieś 2,5 miliarda OPZ-a co tydzień. 2,5 miliarda OPZ-a co tydzień. Obecna cena jest 15,9, więc to powiedzmy jest 30 dolarów. No około 40 dolarów na tydzień, tak? Mało czy nie mało? Nie wiem, no ja na przykład mogę za to już sobie co tydzień odbierać za darmo zeny, OPZ-y, sprzedawać je i mintować sobie po tanim gazie na przykład Zena na Ethereum, tak? Który będzie warty tam prawie 3 miliardy w puli, czyli aktualnie kilkaset dolarów, tak? Można. Można robić z tego znowu kolejne budować, tak? OP Zeny można tutaj do puli dokładać i cały czas mintować. Można sobie to odbierać i sprzedawać i kupować jakiś inny token, tak? Można różne rzeczy tutaj robić. Można kupować token na Base, który to widzimy, że jest bardzo, bardzo tutaj obiecująco wygląda. Widzimy, że tutaj w stakingu ludzie tutaj wierzą w niego. To sami OG chyba siedzą. Widzimy po tych holdersach, tak? 4000 holdersów tutaj i na CBZ-nie również tych holdersów nie ma zbyt wiele. Również ponad, o, widzimy właśnie zero zgubiło. 4300 holdersów, tak, z czego większość jest przekonana co do tego CBZena. Widzimy, ile jest w stakingu, ile jest płynnych. Wiadomo, że ktoś zaraz powie, że a to można w każdej chwili odstakować i ten. Dobra, okej, okay, można odstakować, ale jest zastakowane, tak? No, także tak to wygląda. 53 miliony tylko mintersów aktywnych. No generalnie gaz tutaj nie pozwala zbytnio na nowe minty, również na odbiory, także tutaj jest stała, że tak powiem, no tutaj coś drgnęło, odkąd pewnie ta cena teraz drgnęła od kilku dni, o tak, widzimy to też minty drgnęły, bo pewnie minty się już opłacają po tej cenie, tak? Cena nam podbiła o 200%, więc i zaczęły minty być tworzone nowe. Widzimy, że również tutaj no dużo jest w stakingu, tak? Tylko to AMP, tak? Tutaj długoterminowo może być dobrze, ale nie musi być dobrze, może to wszystko spaść, ten gaz, może to, no generalnie ja długoterminowo trzymam na opizenie, bardziej się skupiam na opizenie, ale 1 bilion czy tam 1 trylion tutaj na tym CBZ-nie również trzymam na spocie i długoterminowo, tak? Długoterminowo, czy to podpalenie, czy to jak jeszcze zrobi 10x, czy tam 15x, to sobie wkład jakiś tam zabiorę, tak? Czy tam kilka tysięcy dolarów sobie wyjmę, a reszta już niech sobie tam na long term, długi long term sobie pracuje. Tak to wygląda z naszymi zenami. Jeśli chodzi o Ethereum, no to wiadomo, jest to już długoterminowa rozgrywka. Tam cały czas minty są robione. Ja również mintuję po tym tanim gazie. Także cały czas uczestniczę w tym wyścigu, bo to naprawdę długoterminowo może przynieść nam dużą, dużą korzyść, tym bardziej, że Jack ma i znajomości i ma dużą, dużą charyzmę, przyciąga do siebie dużo ludzi i to coraz więcej ludzi zaczyna mu ufać. Community się powoli budzi i pamiętajcie, to wszystkie tokeny, ten Zen jest zrobiony z myślą o użytkownikach, tak? Czyli o nas. My jesteśmy współwłaścicielami tych tokenów, to my jesteśmy tym community, to jest token w 100% community, my jesteśmy community, od nas głównie zależy, w którą stronę ten token pójdzie, tak na koniec już mówiąc. I zalecałbym do promowania. Nie mamy nic do stracenia, nie
nie naciągamy nikogo na jakieś tam rzeczy, tak, że tu weź teraz kup ten token, tak, potem spuścimy torby czy coś. To jest zupełnie inny token niż wszystkie, tak, moim zdaniem. To jest token na dłuższą rozgrywkę, potem buduje się ten ekosystem X1, tam już są inne rzeczy, tak, tam jest te light, tam są te light nody, tam są różne już dapsy się tworzą, no tam po prostu już będzie gruba zabawa i niedługo pewnie ruszą te w końcu te aukcje palenia. Gratuluję tym, co cały czas wytrwali w tym opizenie i teraz odbierają sobie te minty na poziomie 900%. Mogą sobie nawet te osoby wkład już wypłacić i cieszyć się darmowymi tokenami, darmowym stakingiem, darmowym paleniem na aukcji. I tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.